Wylądowałem w Wietrzychowicach, mamy piknik archeologiczny, jest zamieszanie, bo nie ma miejsca parkingowego. Robi się duży korek, a to oznacza braki organizacyjne. Degradujemy, że tak powiem, bydło, to wyjdzie nam z powrotem tur. Nie do końca tak to działa, ale faktycznie coś im z tego wyszło. Coś im z tego wyszło, żyje, jest płodne, rozmnaża się. Inaczej niż żubro. No, żubranie są, tak. Żubrem. To wiem. Przepraszam, że się wtrącam. To, co się tam pichci, to jest odpowiednik teraz modnego beef jerky? Tak. No, ja wolę mówić suszona wołowina po polsku, bo kebaby to już są polskie, ale wolę chodzić do fryzjera niż do barbera. I przepastna puszcza, że jest też. Aż ciężko. No właśnie, ciężko było się przedostawać. Tam wiadomo, jak jakaś rzeka, czy... Czy coś, no nie, to... Nie, można dotykać? Można, tak, oczywiście. A co by tu chciałam... panią interesowało? Co to jest w ogóle? To jest siekiera. Nie zauważyłam. Tu jest... A, no tak, bo tutaj się tak zlewa. Zlewa się, no. Jakaś kłótnia z mężem było? Jeszcze nie, ale to może... Żona to, ja tamto... Aha, dobra, to ja już uciekam lepiej. Już po pikniku historycznym. Czas się zwijać. No, było jak było. Ja to nie wiem, co chcesz. I tyle. Nie mogę przyznać. Co to za amulet? To? No. Ząb wielkiego krzemieniarza. Co to za bębenek? Chyba kolega trochę do... Aha, mobilizacja. Kolega z gniezda. I on dołoży do wózka. Dzień dobry. Co tam słychać u strażaków? Jakieś mieliście spektakularne akcje? Zakończone sukcesem i małymi stratami? W tym roku nie mieliśmy żadnych spektakularnych akcji. No to chyba dobrze, nie? Tak. To super. Jedynie się cieszyć z tego. No nic, lecę dalej. Zgłodniałem, da radę się załapać na jakieś jadło? Pewnie. Jutro. Proszę sobie coś wybierać. Ale proponowałbym to zgara. Nie, ja na razie na diecie trochę jestem, bo mnie ostatnio tam rozpruwali i te... Nie mogę takich pieczystych konsumować. To dlatego zgara proponuję. Tam jest lekka soczewica, ciecierzyca. No, może przemyślę sprawę. Dobry. Jakieś zamieszki były? Były. Jak? Daliście radę? Daliśmy radę. Super. Ochrona zawsze na posterunku. Tak, jak najbardziej. No nic, lecę dalej. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję. Tutaj niewiasty się cieszą, ale mają ból głowy. Nie, niewiasty, tylko wiedźmy jakieś. No dobra, może być wiedźma. Nie wie, więc no proszę mnie nie obrażać. Dobrze. W tym momencie z Torunia, osobiście przemyśla. Że obudź, a co to za ciasteczka? A to pierniczki. A mogę sobie tak na próbę? Może pan na próbę. Super. Tutaj może pan sobie spróbować. Mam takie niepełnosprawne. A, no to coś dla mnie. Pani to chyba grała w tym serialu Wikingowie. Bardzo podobna tak do jednej mówią, aktorki. Tak mówią na chociaż go tak oglądałem pi razy drzwi, ale... Jak nie masz konia, to go nie dogonię. Oni, którzy tak kojarzą, podsyłają mi nawet różne fotki i zdjęcia, ale... Pewnie mąż jest zazdrosny. Ale to nie byłam ja. Oficjalnie. Ale uchwyt pistoletowy, ja mi zakażę. Nie, zajmij się. To tak mi się z niego policzymy. Ja jestem taki, wiesz, przechodni. Ja mogę tu, mogę tam, jak... Nie chcesz być przechodni u nas. Ufne. Ufne. Ale to biorę drzewko dopiero, ludzie, spokojnie. Teraz to będzie na poważnie. 6 i... ile? Proszę pana. Proszę panią. Proszę się ładnie uśmiechnąć. To chyba pan żartuje, ja tu w pracy jestem. Proszę mnie tutaj nie kamerować. No co to jest? No to jest zwykły telefon tylko. Wrzucamy do tego pana, dawać!
temperatury, to jest zimno, nie ma warunków. Dzień dobry, co tutaj mamy? K.O., dzień dobry. O, dzień dobry, stara, nowa znajoma z Kikoła, z Old Festu. Tak, a teraz i tutaj. Tak jak powiedziałem, uczy cierpliwości, uczy spokoju, rozwagi, opanowania. Tutaj jak emocje wejdą w grę, bo człowiekowi coś nie wyjdzie, to lepiej odłożyć, poczekać, bo pod wpływem negatywnych emocji to na pewno się coś zmieni. Czyli lepiej z żoną się wcześniej nie kłócić. Powiedziałbym, lepiej z żoną się w ogóle nie kłócić. No nic, lecę dalej. Zaraz baterie mi się skończą. Pozdrawiam. Dzięki. Tak. Skoro wyprowadziła. Proszę pani, ja... Ach, niech pani nie zmusza mnie do wprawienia jej przykrości. Czy pani ma mi co do zarzucenia? A, proszę pani, to już przechodzi granicę. Na radę mają, idę pod słuch. Paznokcie podwyza, dziękuję. Też rękawiczki przyjdź, dostaniesz. Więc tutaj... Tak, słuchajcie, popilnujcie tego, bo... Dobrze, a teraz zanim się rozejdziemy, to zrobimy sobie... Niezły kozak tam stoi. To jest impreza specjalna. Pierwsza, tak? Tak, także jak się pokażemy, to... Dobrze, chodźmy na drugą stronę. Jest, gdzie bujesz kompanię czołgów. Na drugą stronę czołgów zrobimy sobie grupowe zdjęcie. Mamy kozaka, generała Maczka. Pięty były na ziemi? I na wyżor! Dojesz to? Co samo gęste? Co samo gęste? Kartofel. Dobra, widzę przerwa na papierosa. Jak tam impreza? Super. Robić wywiad z telewizją. O, dzień dobry. Tutaj mamy lokalną telewizję z Włocławka. Kroi się jakiś większy reportaż z imprezy? Oczywiście, że tak. Aha, super. No to nie przeszkadzam. Tutaj można coś przekąsić smacznego. Pani z gospodyń wiejskich z Haniewa obiecała, że w przyszłym roku będą większe porcje lub też będą lepsze ceny. O, tutaj widzę, mamy potomka generała Maczka. Nie, może nie. Kilka słów. Raczej bardziej poprzednika. Aha, super.